Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Zajdler-Kurowska, dyrektor Banku Światowego na Polskę, Szwajcarię, Serbię i kraje Azji Zachodniej, była wiceminister finansów i były członek zarządu NBP. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa bardzo serdecznie. Pozdrowienia z Waszyngtonu. Właśnie, pani dyrektor. Czym zajmuje się obecnie Bank Światowy, w którym pani pracuje? Jaka jest obecnie jego rola i pozycja? Bank Światowy przede wszystkim zajmuje się walką z ubóstwem i promowaniem celów zrównoważonego rozwoju. To można powiedzieć, że jest to mandat od wielu dekad niezmienny. Natomiast chyba nie zdziwię państwa, czym obecnie zajmuje się Bank Światowy. Głównie jest to walka z pandemią, pomoc krajom w zakresie wsparcia systemów ochrony zdrowia, zakupu szczepionek, jak również realizacja projektów, które umożliwią realizowanie celów zrównoważonego rozwoju po pandemii. Ale czy można pani powiedzieć, jakie są główne problemy, z którymi się stykacie podczas tej pomocy? Głównym problemem jest przede wszystkim nieprzygotowanie systemu ochrony zdrowia do globalnej pandemii. Okazało się, że państwa, nie tylko państwa najbiedniejsze, które zazwyczaj są klientami Banku Światowego, napotkały problem w postaci ograniczonych zasobów na służbę zdrowia, ale również brak dostępu do środków ochrony osobistej, do leków, do respiratorów, jak również lekarzy czy ogólnie infrastruktury medycznej, więc to nie tylko państwa najbiedniejsze, ale państwa globalnie na całym świecie spotkały się z tym problemem. Dotychczas, kiedy wybuchały pandemie, miały one jednak taki zakres regionalny, więc było łatwiej do opanowania. W chwili obecnej, kiedy mamy zakres światowy tej pandemii, jest to system naczyń połączonych, które wpływają na siebie i powodują zatkanie się systemu ochrony zdrowia, więc pierwszym elementem tej pomocy jest przede wszystkim próba odblokowania tego systemu, finansowanie projektów na zakup środków medycznych, ochron osobistych, jak również promowania utrzymywania dystansu społecznego i szereg czynności, które były nakierowane przede wszystkim na pierwszą falę pandemii. Natomiast to, co jest głównym mandatem Banku Światowego, jest to przede wszystkim długofalowe myślenie na temat reform strukturalnych, które państwa powinny przeprowadzać i bank ich w tym wspiera, do tego, żeby kraje realizowały, czy żeby wzrost gospodarczy w tych państwach pozwalał na osiąganie celów inkluzywnego wzrostu, na promowanie tego dobrobytu, jak również przede wszystkim na walkę z ubóstwem, na uzielenienie energii, czyli klimat, na dostęp do szeroki dostęp do edukacji, szeroki dostęp do ochrony zdrowia, infrastruktura tak twarda w postaci dróg, w postaci dostępu do internetu, jak również szeroki dostęp do źródeł energii. Natomiast można powiedzieć, że te wszystkie cele oczywiście są bardzo ważne i realizujemy je na bieżąco. Natomiast w chwili obecnej głównym celem jest pomoc państwom w zakresie walki z pandemią. Takie zadania jak dbanie o zrównoważony wzrost właśnie, czy ta energia odnawialna, jak pani wspomniała, no to trudno chyba teraz oczekiwać od tych krajów, kiedy gospodarki się zaczynają walić, prawda, i trudno oczekiwać, żeby to było realizowane, to było priorytetem, prawda? Dokładnie, to jest to, co chciałam powiedzieć, że oczywiście jest szereg celów, które wspieramy, natomiast w tej chwili głównym celem jest pomoc w zakresie walki z pandemią. Oczywiście państwa są na różnym etapie rozwoju, stąd ta pomoc i te potrzeby są też zróżnicowane. Niektóre państwa potrzebują przede wszystkim finansowania na zakup
środków medycznych czy na wypłaty wynagrodzeń dla personelu medycznego, czy chociażby budowy szpitali tymczasowych. Natomiast w innych przypadkach jest to kwestia dotycząca finansowania łańcuchów dostaw szczepionek, czy chociażby finansowanie zakupu tych szczepionek. Także w chwili obecnej to jest głównym naszym zadaniem i głównym priorytetem. Ale warunki właśnie finansowania tutaj, czy no nie boicie się też no jakby wypłacalności w ogóle tych partnerów, na przykład w Afryce, tak, w tych biedniejszych krajach? I tutaj Pan dotknął bardzo ciekawego aspektu, żeby przede wszystkim wytłumaczyć, w jaki sposób działają takie instytucje globalne, jakim jest Grupa Banku Światowego. Dzięki temu, że Bank Światowy posiada najwyższy ranking kredytowy, najwyższy rating potrójny A, dzięki czemu jest w stanie pożyczać na rynku, na rynkach finansowych znacznie taniej niż te państwa, które mają czasami śmieciowy rating kredytowy. To powoduje, że te pożyczki z Banku Światowego są nisko oprocentowane. Często państwa o tym statusie państw najbiedniejszych otrzymują bezzwrotne granty bądź pożyczki, które są oprocentowane stopą 0%, więc są to bardzo korzystne warunki. A przez to, że jest to instytucja globalna, której jest 190 państw, ma status tak zwany preferowanego kredytodawcy, co oznacza, że Bank Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy inne instytucje globalne są spłacane w pierwszej kolejności przez pożyczkobiorców, dzięki czemu unikamy tego problemu, że państwa, które nawet są w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, mają bardzo wysoki poziom zadłużenia, one zawsze w pierwszej kolejności desygnują środki na spłatę zadłużenia wobec instytucji globalnych, a dopiero później spłacają inne kredyty. Często oczywiście jest tak, że państwa, które wpadły w spiralę zadłużenia, nie są w stanie spłacać tych kredytów, wtedy bank angażuje się również w proces oddłużenia tych instytucji, nie instytucji, tylko krajów. I w tej chwili drugim priorytetem, jakim zajmuje się Bank Światowy, jest to promowanie wśród państw najbogatszych procesu oddłużania państw najbiedniejszych, aby mogły uwolnić środki fiskalne, środki publiczne do przeznaczania ich zamiast na spłaty zadłużenia, to właśnie na realizację celów społecznych, czy właśnie na ratowanie ludzi w środku pandemii. Więc ta inicjatywa, którą zapoczątkował prezydent Malpass i szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pani Krystalina Georgieva, wraz z państwami G20, które zaangażowały się w proces oddłużania czy wstrzymania płatności, odroczenia płatności zadłużenia na jakiś czas dla państw najbiedniejszych, właśnie ma na celu stworzenie tej przestrzeni fiskalnej na przeznaczanie dodatkowych środków właśnie lokalnych przez te państwa dotknięte najbardziej przez wysokie zadłużenie, na przeznaczanie tych środków na wzrost, na wspieranie sektora prywatnego, na wspieranie sektora edukacji, zdrowia czy realizację projektów inwestycyjnych, które przyczynią się do budowy wzrostu gospodarczego i tej przestrzeni, budowania tej przestrzeni środków, które umożliwią w przyszłości spłatę zadłużenia czy kredytów Banku Światowego, czy innych kredytów bilateralnych. No to wszystko rzeczywiście brzmi pięknie, ale czy troszkę nie jest demoralizujące, no bo jednak jest to głośne nabywanie obecnie do tego ulżenia, czy nawet umarzania długów biednym, no nie doprowadzi do powtórki takiej sytuacji, że oni będą po prostu dalej się zadłużać. Tak? Jak temu zapobiec? To jest bardzo trudne, to co Pan powiedział, dlatego że my obserwujemy w historii, ten proces się powtarza. Tak? To nie jest pierwszy raz, kiedy państwa borykają się z pułapką zadłużenia. Podobna sytuacja miała miejsce 15-20 lat temu, kiedy podobna inicjatywa miała miejsce i nastąpiło globalne oddłużenie państw najbiedniejszych. Niestety
to zadłużenie przyrasta znacznie szybciej niż rośnie wzrost gospodarczy i poprawia się sytuacja gospodarcza państw, dzięki której mogłyby spłacać te kredyty i nie zadłużać się ponad miarę. Więc tego problemu nie jesteśmy w stanie uniknąć. Dlatego Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy stoją przed wyzwaniem, w jaki sposób prowadzić dialog z partnerami, z krajami, które są członkami naszych instytucji, do tego, żeby było przyzwolenie i społeczne, i polityczne do realizacji trudnych reform gospodarczych, które miałyby na celu właśnie poprawę warunków wzrostu i budowanie tej bazy wzrostu na przyszłość. Dlatego przede wszystkim rolą Banku Światowego jest udzielanie długookresowych kredytów. To są kredyty 30-20-letnie, które służą na budowie podstaw, fundamentów wzrostu, jak również promują podjęte reformy gospodarcze, reformy fiskalne, czy reformy w zakresie zarządzania długiem, po to właśnie, żeby uzyskać tą przestrzeń na budowanie wzrostu gospodarczego. To jest właśnie zaletą Banku Światowego, że jest w stanie udzielić finansowania 30-letniego, co wpływa na przede wszystkim zmniejszenie rocznych kosztów obsługi zadłużenia, a dzięki temu, że to finansowanie jest tanie, również jest to dodatkowa zachęta do tego, żeby starać się realizować te reformy strukturalne, reformy gospodarcze, które właśnie mają na celu wspieranie wzrostu gospodarczego, czyli właśnie realizację tych celów zrównoważonego rozwoju. A czy możemy podać przykłady krajów, które zostały wsparte jakoś teraz najbardziej właśnie przez Bank Światowy w ostatnim czasie? Tu jest właśnie bardzo dobre pytanie, dlatego że bank jeszcze do niedawna koncentrował się głównie na kontynencie afrykańskim. Wiemy, że tam wciąż mamy najwyższy poziom biedy i największą liczbę państw, które borykają się z konfliktem, czy konfliktem społecznym, czy konfliktem politycznym, więc te państwa były przede wszystkim adresatem pomocy Banku Światowego jeszcze do niedawna. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że ta pomoc rozkłada się jeszcze dodatkowo na państwa Ameryki Południowej, państwa Azji Zachodniej, Azji Centralnej, kraje Bliskiego Wschodu, więc jest znacznie poszerzony horyzont tej pomocy, jednak wciąż największym klientem czy odbiorcą pomocy Banku Światowego jest kontynent afrykański, państwa afrykańskie. W ogóle zadłużanie wydaje się być teraz znowu największym problemem albo jednym z najważniejszych problemów w ogóle świata. Jak pani ocenia, kto w tej chwili w ogóle jakoś najlepiej sobie radzi generalnie w kryzysie tym pandemicznym? Czy to są Chiny, czy są Stany Zjednoczone? Czy mamy jakieś przykłady, które moglibyśmy podać jako wzór? Ciężko podawać tutaj dobre wzory dla państw rozwijających się. Na pewno te państwa, które weszły do tego kryzysu z dosyć zrównoważoną sytuacją gospodarczą czy z dosyć ograniczonym poziomem zadłużenia, radzą sobie najlepiej, ale nie do końca sprawdza się to w przypadku wszystkich państw. Niektóre państwa, które mają bardzo dobrą, czy miały bardzo dobrą sytuację gospodarczą, ale zostały dotknięte nie tylko pandemią, ale też ograniczeniem możliwości wzrostu poprzez skumulowanie pewnych sektorów gospodarczych w pewnych dziedzinach gospodarczych. Państwa na przykład Karaibów, które żyją przede wszystkim z turystyki, zostały dotknięte nie tylko poprzez wzrost liczby zachorowań w państwach wewnętrznie, ale poprzez ograniczanie turystyki na całym świecie ze względu na globalny wymiar tej pandemii.
Więc czasami można powiedzieć, że te skutki są dwustronne. Mamy wewnętrzne problemy, które odziedziczyły, czy niosą za sobą lata nieprzeprowadzonych reform w danym państwie, bądź monopolizacja pewnych sektorów, czy skoncentrowanie wzrostu gospodarczego na bardzo małej liczbie sektorów gospodarczych, albo brak otwartości na konkurencję, czy powiązane łańcuchy dostaw, które w sytuacji globalnego stresu i globalnej pandemii powodują zatory płatnicze czy zatory handlowe, to wszystko nakłada się na sytuację poszczególnych państw. Czyli trudno powiedzieć, że sytuacja w każdym państwie jest taka sama, dlatego że wszyscy są dotknięci wzrostem zachorowań i mamy zamykanie gospodarek na całym świecie w różnym stopniu, ale jednak zamykanie tych gospodarek. Natomiast w zależności od tego, co jest głównym motorem wzrostu danego państwa, co jest głównym problemem, albo jakie problemy zostały nagromadzone przez lata i nierozwiązane, to dodatkowo wpływa na sytuację obecną, jak również sytuację, którą będziemy mieć po pandemii. Także trudno mówić, że tutaj mamy jakiś dobry model. Chiny, wspomniał Pan Chiny. Chiny dosyć wcześnie zostały dotknięte pandemią, przeprowadziły zamknięcie całej gospodarki, co było bardzo dotkliwe w pierwszym kwartale tego roku dla tej gospodarki. Jednak udało im się przezwyciężyć i opanować dalszy rozwój tej choroby i wychodzą zwycięsko, ponieważ już kolejne kwartały pokazują odbicie wzrostu gospodarczego. Nieco inaczej jest to w Europie, która przeżywa kolejną falę wzrostu zachorowań i kolejne restrykcje są nakładane przez poszczególne państwa. Podobnie ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie w zależności od ilości zachorowań i ofiar śmiertelnych poszczególne stany wprowadzają bądź mniejsze, bądź bardziej dotkliwe restrykcje, które mają znowu wpływ na spadek wzrostu gospodarczego. Także trudno tutaj mówić o synchronizacji tego procesu, dlatego że w zależności od tego, która fala tej pandemii ma wpływ na liczbę zachorowań, to ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy, dlatego że niesie to za sobą gigantyczne skutki społeczne i gospodarcze poprzez zamykanie poszczególnych sektorów gospodarki i wprowadzanie kolejnych restrykcji. Ale wygląda na to, że w tej chwili najlepiej radzą sobie państwa azjatyckie, które jako pierwsze zostały dotknięte tą pandemią, tą chorobą i dosyć szybko z tego wyszły. Natomiast nie jest to regułą i trudno tutaj szukać dobrego modelu. A nie myśli Pani, że ten właśnie ten model chiński znowu znajdzie, będzie to wody, znaczy to co się dzieje, to jest woda na młyn tych zwolenników tego modelu chińskiego rozwoju, że tak dobrze im idzie, szybko się otrząsnęli z pandemii, mają znowu wzrost gospodarczy chyba w tej chwili już nawet i że te modele właśnie liberalne, amerykański czy europejski, one gorzej sobie radzą w takich sytuacjach ekstremalnych. I być ciężko to komentować, dlatego że tak naprawdę nie do końca wiemy, jak ta sytuacja wygląda w każdym kraju. Oczywiście spływają dane na bieżąco, każdego dnia widzimy, jaka jest liczba zachorowań w poszczególnych państwach, jaka jest liczba ofiar śmiertelnych. Natomiast trudno wyciągać na podstawie tego jakiekolwiek wnioski. Nawet w samej Europie mieliśmy różnego, jakby dwa podejścia, czy różne modele w zakresie radzenia sobie z pandemią. Od
modelu liberalnego, jaki został wprowadzony w Szwecji czy w krajach skandynawskich, do takiego semi-liberalnego w Wielkiej Brytanii i do całkowitego zamknięcia gospodarki we Włoszech czy w Hiszpanii, kiedy ta liczba ofiar bardzo gwałtownie rosła. Jakie to będzie miało skutki gospodarcze? No to oczywiście znajduje to odzwierciedlenie w poszczególnych wynikach PKB w poszczególnych kwartałach, ale to, co jest tak naprawdę najważniejsze, to jest jak wzmocnieni będziemy po tej pandemii, kiedy zostaną wprowadzone dodatkowe możliwości radzenia sobie z tą pandemią, kiedy zostanie upowszechniona szczepionka, kiedy ten czas, który mieliśmy na zamknięcie gospodarek, pozwolił również na transformację poszczególnych sektorów, na zwiększenie dostępu do usług cyfrowych, do przemodelowania trochę gospodarek w postaci innych może kierunków i wzrostu, jak również innych modeli wzrostu, to dopiero przed nami. Trudno jest powiedzieć, jesteśmy na początku tej drogi, wciąż mamy przyrosty, codzienne przyrosty kolejne osób, które chorują, mamy kolejne ofiary. Czy to jest koniec? Wydaje mi się, że jeszcze przyjdzie nam z tym się borykać przez kolejne kwartały, dopóki nie nabierzemy takiej odporności globalnej. A jak będzie wyglądała gospodarka po pandemii? Myślę, że jeżeli państwa wykorzystały ten czas na właśnie reformę sektora publicznego, na wsparcie tych sektorów, które generują wzrost potencjalny, to będą te państwa wygrane. Jednak niestety wydaje się, że ze względu chociażby na fakt, że najbardziej został dotknięty sektor edukacji, sektor zdrowia, czyli można powiedzieć, wpłynęło to przede wszystkim na ograniczenie długofalowe potencjału gospodarczego wielu państw, no to jednak ten wzrost po pandemii raczej będzie niższy niż ten, który obserwowaliśmy w poprzednich dekadach. Pani dyrektor, a jak w tym kontekście wygląda polska gospodarka widziana z Waszyngtonu? Bank Światowy nie zajmuje się tak na co dzień prognozami czy oceną gospodarek. Raczej jest to rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przeprowadza co roku przegląd gospodarki każdego państwa, który jest członkiem tej instytucji. Bank Światowy raczej dokonuje takiej oceny w sytuacji, kiedy dane państwa występują o pomoc albo są realizowane jakieś projekty inwestycyjne w danym państwie. Więc trudno mi tu odpowiedzieć na to pytanie, jak sobie radzi. Na pewno Polska jest dobrze oceniana w zakresie przeprowadzonych reform strukturalnych w latach 90. Jest często stawiana jako tutaj przykład państwom, które borykają się z problemem zadłużenia. Pamiętajmy o tym, że Polska odziedziczyła gigantyczne zadłużenie po latach 80. i gospodarka borykała się w latach 90. właśnie z tym problemem odziedziczonego długu, ale umiejętnie wraz z pomocą instytucji międzynarodowych i właśnie Klubu Paryskiego udało się ten dług zrestrukturyzować w taki sposób, że odblokowało to gospodarkę i nie miało to tak długiego, istotnego przełożenia na gospodarkę Polski. Więc w tym obszarze jest stawiana tutaj wielu państwom jako wzór do naśladowania. Jednak też pamiętajmy o tym, że trochę zmieniła się sytuacja globalna w zakresie
struktury zadłużenia jeszcze w latach 70., 80. poprzedniego stulecia. Głównie państwa zachodnie były pożyczkodawcami. Sektor prywatny odgrywał znacznie mniejszą rolę niż w chwili obecnej. Teraz ta struktura graczy na tym rynku się istotnie zmieniła, ponieważ sektor prywatny odgrywa znacznie większą rolę w zakresie finansowania zadłużenia wielu państw, w tym państw afrykańskich, jak również doszedł nam tutaj duży gracz, jakim są Chiny, które w ostatniej dekadzie bardzo istotnie zaangażowały się w finansowanie projektów inwestycyjnych właśnie na kontynencie afrykańskim. Więc tutaj teraz można powiedzieć, że ta struktura też jest trochę inna, co też wpływa na ten proces oddłużania państw, o którym wcześniej mówiłam. Też na koniec zapytam panią o to, co właściwie wspólnego mają Szwajcaria, Serbia, Polska i na przykład Kazachstan, bo szefuje pani operacją właśnie w kilku krajach europejskich i Azji Zachodniej. Zaskakujące. Bardzo dziękuję za to pytanie. Wielokrotnie spotykam się z tym pytaniem, co łączy nasze państwa skupione w tak zwanej konstytuancie. Może na początku powiem, w jaki sposób wygląda struktura zarządcza Banku Światowego, dlatego że poza zarządem Banku Światowego mamy Radę Wykonawczą, której jestem członkiem. W Radzie Dyrektorów Wykonawczych zasiada 25 dyrektorów. Niektóre państwa mają pojedyncze konstytuanty, to znaczy, że dyrektor wykonawczy z danego państwa reprezentuje tylko to państwo i tak to ma miejsce w przypadku Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast pozostałe państwa, których przypomnę, wszystkich członków Banku Światowego jest 190 państw, więc nie byłoby możliwością, aby 190 dyrektorów zasiadało w Radzie Wykonawczej. Więc pozostali dyrektorzy reprezentują państwa, które zgłosiły się do dyrektorów wykonawczych, czy zagłosowały na dyrektorów wykonawczych, aby ich reprezentowali właśnie w Radzie Wykonawczej. Polska od początku lat 90. była w tak zwanej konstytuancie szwajcarskiej, czyli przewodniczył tej naszej konstytuancie przedstawiciel Szwajcarii. Polska miała pozycję wicedyrektora, jak również inne państwa, które w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego chciały właśnie, aby państwo szwajcarskie, państwo neutralne reprezentowały ich interesy w Banku Światowym. Zatem kiedy nastąpił rozpad Związku Radzieckiego na początku lat 90. i powstał szereg państw takich właśnie jak Republika Kirgistanu, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, te państwa zgłosiły się do Szwajcarii, żeby je reprezentowały w Radzie Dyrektorów Wykonawczych. Podobnie miała rzecz się z rozpadem Jugosławii i wtedy państwa w zależności od rozmów, od negocjacji dołączyły do poszczególnych konstytuant. Do naszej konstytuanty dołączyła Serbia. Serbia, inne państwa, Chorwacja czy Bośnia Hercegowina przystąpiły do innych konstytuant. Co oznacza konstytuanta? Jest to biuro, którym zarządza dyrektor wykonawczy i reprezentuje interesy wszystkich państw w Radzie Dyrektorów. Zatem od niedawna w wyniku negocjacji ze Szwajcarią Polska przewodniczy tej konstytuancie. Jest to po raz pierwszy w historii, kiedy Polska taką zaszczytną i ważną funkcję pełni i ta kadencja będzie trwała 2 lata, w czasie której właśnie to Polska będzie reprezentowała interesy wszystkich państw naszej konstytuanty, czyli i Szwajcarii, i Serbii, i Azerbejdżanu, jak również państw centralnej Azji. Zatem można powiedzieć, że historyczne uwarunkowania miały początek w tym, jak kształtowała się struktura naszej konstytuanty, ale przez lata wypracowaliśmy bardzo dobre relacje w ramach naszego biura, czego skutkiem jest właśnie ta zmiana na pozycji dyrektora wykonawczego
i miejmy nadzieję, że już teraz w przyszłości ta rotacja będzie się odbywała regularnie. Już po stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego ta rotacja ma miejsce już od 4 lat, zatem już w 2016 roku po raz pierwszy Polska miała dyrektora wykonawczego, który przewodniczył całej konstytuancie, jednak w przypadku Banku Światowego to dopiero w tym roku, w 2020, po raz pierwszy Polska objęła tą zaszczytną funkcję. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Katarzyna Zajdel-Kurowska, dyrektor Banku Światowego na Polskę, Szwajcarię, Serbię i kraje Azji Zachodniej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję również bardzo za uwagę.